Znów to zrobiłeś, prawda? Uwierzyłeś jakiemuś gościowi z internetów, nie weryfikując tego, czy użył naukowych źródeł, czy zastosował poprawną metodologię. Tylko gdybyś naprawdę chciał dojść do źródła tego, czy ktoś zrobił materiał naukowy poprawnie, to odebrałoby ci to całą przyjemność z oglądania takiego materiału i nie robiłbyś praktycznie niczego innego. Mimo to. Pojawia się pewne interesujące pytanie. Dlaczego czerpiemy przyjemność ze słuchania o czymś, ale niekoniecznie z weryfikowania tej informacji? Zdarzyło mi się już tu i ówdzie w naszych materiałach wspomnieć o swego rodzaju lenistwie naszych umysłów. Nie lubimy przyswajać zbyt dużych ilości informacji i preferujemy raczej uproszczone wizje rzeczywistości, w ramach których z łatwością stwierdzimy, że jesteśmy za tymi i przeciwko tym. No i prawda jest taka, że cecha ta nie byłaby aż tak bardzo destruktywna. Problem w tym, że żyjemy obecnie w czasach tzw. postprawdy, a więc w okresie, w którym wszelkiego rodzaju błędy poznawcze są akcelerowane jak jeszcze nigdy dotąd. Wielu ekspertów, think tanków czy organizacji zajmujących się obserwowaniem mediów od dłuższego czasu podnosi problem powszechności fake newsów i życia w czymś w rodzaju informacyjnego matrixa. Za pomocą machinacji dokonywanych przez rządy, koncerny czy konkretne grupy interesów teoretycznie można przekonać ludzi do wszystkiego: zmanipulować wyborców, zmienić preferencje inwestorów na giełdach, czy wszcząć protesty. Przekładem tego zjawiska mogą być choćby informacje z biura prasowego rządu Rosji z 2014 roku. Wówczas to przedstawiciele władz Kremla starali się przekonać świat, że nie dokonali żadnej inwazji na Krym, a oddziały rosyjskie na terenach Ukrainy nazwali spontanicznymi grupami obrony, które zaopatrzyły się w sprzęt przypominający rosyjski w lokalnych sklepach. Jak się okazało, to bezczelne, wręcz na kolanie przygotowane kłamstwo podziałało. Oto bowiem w Europie wykwitła debata dotycząca słuszności inwazji Putina, a lata później rosyjscy nacjonaliści przekonują świat, że inwazja na Ukrainę była po prostu słuszna. Jako, że Rosja toczyła wojnę sprawiedliwą, to uzasadnionym było, aby kraj mógł stosować kłamstwo, aby taką wojnę usprawiedliwić. Co było tą wyższą sprawą, która usprawiedliwiła fake newsy oligarchów w oczach nacjonalistów? Był nią jeden z mitów narodowych, który wciąż silnie rezonuje na wschód od Smoleńska. Rosja jest bowiem dla jej obywateli święta, a jej tysiącletniego trwania nie przerwał dotąd żaden najeźdźca. Od Mongołów, przez Polaków i Szwedów po armię Napoleona i Hitlera nikt nie zdołał nieodwracalnie zniszczyć tej nacji. Nie oznacza to jednak, że naród nie został poszkodowany. W czasie swojej świętej walki o przetrwanie, kraj osłabiono, szczególnie terytorialnie. Państwa wyzwolone spod kontroli byłego ZSRR we wczesnych latach 90. są przez współczesnych ekstremistów prorosyjskich postrzegane jako sztuczne twory, dzieła postanowień NATO, a nie faktycznego wykształcenia się cech narodowych. W związku z tym, Podejmowane obecnie próby przywrócenia tych terytoriów do macierzy i destabilizacja pseudopaństw wydaje się być działaniem sprawiedliwym w oczach tych ludzi. Oczywiście możemy sobie memić i śmieszkować, ale twierdzenie, że naród ukraiński to ledwie przedłużenie Rosji, jest jawną kpiną i kłamstwem. Przez ostatnie tysiąc lat, Ukraina była częścią Rosji przez zaledwie trzysta. Do tego Putin jako spadkobierca poprzednich rządów kraju powinien respektować podpisane przezeń traktaty, tak jak na przykład utworzenie Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej w ramach ZSRR czy przekazanie w jej ręce Krymu w latach 50. Nie wspomnę już zresztą o tym, że rząd rosyjski uznał terytorium Ukrainy, w skład którego wchodził Krym w latach 90., w zamian za utworzenie specjalnej autonomii na terenie wspomnianego Półwyspu. Ale okej, okay, okej. Okay. Na przykładzie Rosji możemy bez problemu wykazać tego typu trend ku postprawdzie we współczesnym świecie. Zastanówmy się przez chwilę, czy gdzieś w naszej historii nie odnajdujemy Podobnych tendencji naszego społeczeństwa. Gdy zaczynamy się tego doszukiwać w naszej przeszłości, szybko okazuje się, że bez trudu odnajdujemy podobne, sfabrykowane historie i ich mroczne konsekwencje, jak na przykład ta dotycząca morderstwa siedmioletniego angielskiego chłopca imieniem Hugh. Akcja dzieje się w 1255 roku w mieście Lincoln. Nikt nie potrzebował wówczas mas mediów, by szeroko rozprzestrzenić wieść, jakoby miejscowi Żydzi dokonali na maluchu mordu rytualnego. A plotka, jak to plotka, rosła z każdym kolejnym przekazywaniem jej dalej. W końcu trafiła na karty kroniki Matthew Parisa, gdzie opisuje on zjazd najznamienitszych Żydów, którzy chłopca pierwej utuczyli, później torturowali, aż w końcu ukrzyżowali. Dodać należy, że w rzeczywistości chłopca znaleziono utopionego w studni. Zarzut w tej sprawie postawiono 90 Żydom, z czego 19 stracono. Moda na tego typu oskarżenia rozlała się po kraju i zakończyła się wygnaniem wyznawców Jahwe z Anglii w roku 1290. Prawda jest zaś taka, że nikt do końca nie wie, jak Hugh zginął. Przez lata grup chłopca otoczono kultem, a jemu samemu przypisano całą masę cudów i niesamowitych zjawisk. Dopiero w 1955 roku katedra w Lincoln ostatecznie dementuje tego istniejącego przez 700 lat fake newsa, umieszczając na grobie chłopca informację, że historie z nim związane były sfabrykowane i przyczyniły się do śmierci wielu niewinnych Żydów. Cóż, Potrzeba było dosłownie Holokaustu, aby rozprawić się z tym istniejącym przez wiele set lat fake newsem. I teraz pojawia się najważniejsze pytanie: jak to się stało, że ten fake news przetrwał tyle set lat? Cóż, poza pewną mitologizacją niektórych zjawisk, o której opowiadałem m.in. w materiale poświęconemu rasizmowi w Ameryce, Pomogła mu jeszcze jedna kwestia, o której bardzo często opowiadał szef nazistowskiej propagandy Josef Goebbels. Słynny cytat: Kłamstwo powiedziane raz pozostaje kłamstwem, ale kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, być może do niego nawet nie należy. Dobrze oddaje jednak mechanizm, który powoduje utrwalenie się w naszej pamięci tego rodzaju oszustw i manipulacji, nawet najbardziej oczywistych. Nasze umysły bowiem chętniej przyswajają informacje proste, silnie nacechowane emocjonalnie i odpowiadające wizji świata, jaką mamy w naszych głowach. Każdy manipulator, który chce skierować oczy ludzi ku konkretnej wizji świata, musi działać na naszych emocjach i jak mantrę powtarzać te same chwytliwe hasła. O ten właśnie mechanizm opierają się wszystkie współczesne kampanie polityczne czy propagandowe. O teorie którą Hitler opisał na 85. stronie Mein Kampf słowami. Skuteczna propaganda musi się ograniczać do niewielu punktów, które z kolei muszą być lansowane w formie sloganów tak długo, aż każdy zrozumie, co przez ten slogan chce się powiedzieć. A więc pozwolę sobie na postawienie tezy, że wszystkie wielkie hasła, które doprowadziły we współczesnym świecie do odniesienia największych sukcesów politycznych, takie jak. że Adolf Hitler wiedział o się, po prostu nie wiedział. To tak naprawdę praktyczne zastosowanie słów samego wybitnego akwarelisty z Austrii. Dobra, wszyscy już wkurzeni, lecimy dalej. Można by podać wiele innych przykładów na to, że fake newsy to powszechny mechanizm w prowadzeniu walki politycznej. Słynny obraz Stalina trzymającego małą dziewczynkę o imieniu Giela skrywa mroczną historię. W 1938 roku ojciec dziewczynki zostaje zabity podczas Wielkiej Czystki, a matka tajemniczo zmarła po zesłaniu jej do Kazachstanu kilka lat później. Aby uniknąć skandalu, propaganda wpoiła ludziom w kraju, że dziewczynka z obrazu nie nazywa się Giela, ale Mamłakat Nahangowa i pochodzi z Tadżygistanu, gdzie oznaczono ją orderem Lenina za zbieranie ogromnych ilości bawełny. Historia to straszna, jednak ukrycie wersji wydarzeń, które właśnie wam przedstawiłem, wymagało ogromnego zaangażowania biura politycznego. Zaś dziś. Tysiące takich historii może rozlać się po świecie szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Dlaczego? Bo tego typu newsy są darmowe i płyną przez internet. Natomiast my, my jesteśmy leniwi. Przynajmniej gdy idzie o analizę bardziej złożonych zjawisk społecznych. Prawda jest taka, że jeśli konkretna informacja jest darmowa lub bardzo tania i dostępna praktycznie wszędzie, to. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to pewnego rodzaju fake news, opłacony grubymi milionami przez konkretne lobby, grupę interesów, czy nawet rządy. Książki są dziś dość powszechne, a ceny e-booków czy audiobooków niskie w stosunku do papierowych wersji. Myślę, że poświęcenie nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie na uznanych autorów, którzy swoje dzieła opakują naukowymi źródłami i podkreślą, że Mogą nie mieć pełnej racji, ostatecznie nam się zwróci i uczyni z nas bardziej krytycznych odbiorców. Poprawi także jakość dyskursu politycznego i choć trochę przybliży nas do pełnego zrozumienia tego, co się dzieje wokół. A co do naszego lenistwa, to zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie. Kiedy ostatni raz weryfikowaliśmy jakąś informację, ale tak naprawdę dokładnie to znaczy, Sprawdzając opinie obu stron konfliktu, weryfikując badania naukowe i zapoznając się z autorami, do których mamy stosunek, no, powiedzmy taki delikatnie ambiwalentny. Oczywiście nie ma co być wobec siebie zbyt ostrym. Nawet mi zdarzało się nie zapoznać z pewnymi źródłami, tylko dlatego, że nie byłem przekonany co do perspektywy ich autorów, czy uprzedzony co do konkretnego światopoglądu. A więc tak. Ja również jestem winny przyjmowaniu uproszczonej argumentacji, która miała mi rozrysować świat w czarnych i białych barwach. Ważne jednak, aby ostatecznie przełamać się z tego typu trendu i postarać się poznać choćby ogólny zarys argumentacji drugiej strony, korzystając ze źródeł naukowych. A te przecież są dziś bardzo łatwo dostępne. Wyszukiwanie stron, które w swoich adresach mają zawarty dopisek edu, to zaufane witryny, które dostarczają nam źródeł naukowych i za ich jakość odpowiadają. Ponadto narzędzie takie jak Google Scholar, a więc wyszukiwarka wielkiej korporacji z Doliny Krzemowej przeznaczona do przeszukiwania tysięcy publikacji, są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wysiłek ten ostatecznie przełoży się na korzyść dla nas samych. Będziemy bowiem bardziej świadomi świata, w którym się obracamy, no i będziemy również trudniejsi do zmanipulowania. Tylko, żeby nie było tak kolorowo to nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Ukazałem w tym materiale, że fake newsy to rzecz, która istniała w naszej przeszłości, istnieje dziś i z dużym prawdopodobieństwem będzie nam towarzyszyła aż do końca naszego rodzaju. Każdy w jakimś momencie swojego życia natrafi na tego typu informacje i prawdopodobnie jej ulegnie. Jednakże pamiętajmy o tym, że nie świadczy to o nas źle, że daliśmy się zmanipulować czy oszukać. Źle świadczy o nas dopiero trwanie w tego typu kłamstwie. Niechęć podjęcia wysiłku, aby z takiego kłamstwa się wykaraskać i poznać bardziej ogólny stan rzeczy. Podsumowując, dobrze o nas świadczy to, że nie tylko słuchamy innych ludzi, ale także, że to, co usłyszymy, staramy się w jakiś sposób zweryfikować. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce. Chyba, że to co powiedziałem to fake news, a tak naprawdę mam ochotę sobie wyjechać, zostawić tego YouTube'a. Do, dobra, zwijamy ten sprzęt, ja wyjeżdżam w bieszczady.